Już teraz profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja pana słyszę. Zanim zaczniemy rozmowę, muszę przekazać następującą informację. Jest to informacja od mojej mamy, która pana uwielbia. I po prostu musiałem tę informację przekazać, bo na pewno moja mama ogląda nas i nie wybaczyłaby mi, gdybym nie powiedział o tym, że jest pan jej ulubieńcem. Bardzo dziękuję. No, konflikt z mamą jest niewybaczalny. Jak sytuacja we Wrocławiu, jeśli chodzi o epidemię? Panie redaktorze, no taka jak wszędzie. Państwo niewątpliwie jako kraj, no też częściowo Europa, straciliśmy kontrolę nad epidemią. Liczba przypadków jest przeolbrzymia, właściwie zajmują, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, prawda? Ale to dotyczy też innych rejonów kraju, prawda? Właściwie ci pacjenci dominują nad tą grupą tego bazową, prawda, pacjentów ze wszystkimi możliwymi schorzeniami, ponieważ ich nie można mieszać. W związku z tym zajmujemy kolejne oddziały i kolejne obiekty dla pacjentów z COVID-em, który właściwie podstawowym rozpoznaniem to jest zapalenie wirusowe, ciężkie zapalenie wirusowe płuc, przebiegające nietypową z taką mikrozakrzepicą, bo tak to można nazwać. No dlatego mamy taką podwyższoną śmiertelność w grupach obciążonych różnymi chorobami i starszych wiekowo. Na Stadionie Narodowym ma powstać szpital polowy i mam wrażenie, nie wiem jak pan się do tego odniesie, ale moje wrażenie jest takie, że to jest taka zasłona dymna. Wybraliśmy, mówię tutaj o rządzących, Stadion Narodowy, pewien symbol, zbudujemy tam szpital polowy i stworzymy wrażenie, że robimy coś ekstra, bo moim zdaniem te szpitale powinny być już dawno funkcjonować. Są do tego znakomite miejsca, jak mówią eksperci, hale targowe, które stoją puste i będą stały puste, bo tam żadne wydarzenia typu eventowego nie będą miały miejsca. Więc te szpitale powinny tam powstawać i nawet nie jest kwestia tego, żeby zbudować szpital, tylko zapewnić obsługę, czyli lekarzy, czyli pielęgniarki, czyli to te wszystkie osoby, które są potrzebne do tego, aby można było tam przyjąć pacjentów i ich leczyć. A jakie jest pana zdanie? Panie redaktorze, ja już się kilkakrotnie wypowiadałem, jak i inni eksperci w tej dziedzinie, choć mamy różne zdania. Na leczenie pacjentów składają się trzy elementy. Pacjenci i mamy jakby dwie grupy. Zakażonych z COVID-em, których nie można mieszać z innymi pacjentami, z innymi dolegliwościami, bo to stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo. I to jest ta wartość dodana do całego tła pacjentów, no, chorych z różnych powodów. Drugą elementem jest służba zdrowia. I trzecim elementem miejsce, gdzie się to wszystko leczy. Jeśli chodzi o COVID, to liczba przypadków gwałtownie narasta, o czym wszyscy mówiliśmy się i trzeba było się przygotować do tego wszystkiego. No 4 czy 5 miesięcy właściwie nic nie robiono w tej dziedzinie. Jedyny obiekt rezerwowy, który wybudowano, to wiem, dla tych pacjentów, to jest szpital kontenerowy w Bolesławcu, być może w innych województwach są, ale nie wiem, i był przygotowany dodatkowo na uderzenie tej jesienne. O tym wszyscy wiedzieli, jakoś nikt rządzących nie wiedział. Niemniej jednak, to jest jeden element. W związku z tym trzeba coś w tej chwili robić. Ja nie wiem, czy najlepszym pomysłem jest szpital, jest nie szpital, tylko to właśnie to będzie szpital narodowy, a nie stadion narodowy, prawda, czy inne obiekty tego rodzaju. Bo jeśli chodzi o Dolny Śląsk, to mam wątpliwości, dlatego że tu jest bardzo wiele obiektów, szpitali, których nie obsługujemy, bo tam nie było ludzi, nie było zapotrzebowania. Są obiekty sanatoryjne, puste, stojące, ale są też ludzie, którzy w tych obiektach pracowali i można było potencjalnie wykorzystać. Wyrobienie takich centralnych obiektów we Wrocławiu postulują halę ludową, ma swoje uzasadnienie typu centralizacja w jednym miejscu, ściągnięcie zespołów ludzkich i tak dalej, i tak dalej.
ale tych zespołów ludzkich nie ma. Proszę pamiętać, że te, mamy ograniczoną liczbę pracowników, prawda? I gdzieś trzeba ich zabrać, żeby tu dać. W związku z tym zupełnie nawali ta, to tak będzie niewątpliwie, nawali ta opieka podstawowo niezakażonych i tych zakażonych w innych miejscach. A proszę pamiętać, że się ta liczba lekarzy, pielęgniarek, do całego personelu, ratowników wykrusza z powodu zakażeń, no, stresu, skrajnego przemęczenia, a część w ogóle nie może pracować, a część, to co mówił niestety premier Sasin, no niestety nie chce pracować, zlekceważyło, porzuciło pracę. To jest niewielki procent takich zachowań, ale oczywiście to się zdarzyło i tak dalej. Także tej liczby nie mamy tak dużo. Nie wiem, kto ma być obsługiwać. Potem chciałem panu zwrócić uwagę. Szpital polowy to jest znakomity pomysł, prawda, jak jest wojna czy coś takiego. Ale tu mamy specyficzną grupę pacjentów. Podstawowym lekiem jest tlen. Tlen w każdej ilości. Proszę mi powiedzieć, przy naszych oczywiście słabych tendencjach organizacyjnych, ciekaw jestem, kto wybuduje sprawny szpital tego rodzaju z oprzyrządowaniem, jeśli chodzi o zabezpieczenie w tlen każdego pacjenta, bo każdy to wymaga. Jak pan ma 500 czy 1000 łóżek, musi pan doprowadzić specjalnymi przewodami, to zajmie 2-3 miesiące taka zabawa niewątpliwie, być może krócej. Ale za 2-3 miesiące my się już liczymy, że jednak wejdą szczepionki, że jednak te restrykcje, abyśmy egzekwowali rząd, bo to są dobre restrykcje. Popieram działania ministerstwa w tej chwili, które są jakby zupełnie odmienne tego, co się działo w lipcu i sierpniu i w czerwcu, prawda? Jeśli będziemy tępić te zachowania antykowidowe, kwestionowanie tych wszystkich, demonstracyjnie noszenie masek i tak dalej, to prawdopodobnie za 2-3 tygodnie można się spodziewać pewnego spadku zachorowań, prawda? A więc i liczby ciężkich przypadków i zmniejszenia, choć się oczywiście choroba nie wycofa, póki nie będzie szczepionek i skutecznych leków, których niestety nie mamy. Teraz chyba takim no, najskuteczniejszym lekiem, jeśli można to tak nazwać, jest osocze krwi ozdrowieńców, ale podobno tego osocza brakuje i ci, którzy przeszli COVID, wyzdrowieli, wcale nie pędzą do punktów krwiodawstwa, aby te osocze oddać. No, panie redaktorze, oczywiście my mamy ustalone standardy postępowania na poszczególnych etapach choroby. Proszę pamiętać, że większość ludzi zakażonych COVID-em, dzieci, młodych ludzi, zasadniczo nie wymaga żadnej terapii, jeśli w ogóle ma jakiekolwiek dolegliwości, prawda? To jest pierwsza sprawa. Problem jest, jak zaczyna się objawy zapalenia płuc. My nie wiemy, jak to będzie postępowało. Są ludzie, wiadomo, że będzie źle, otyli, z cukrzycą, z chorobą nerek, wątroby, z nadciśnieniem, będzie u nich źle. I ci wymagają, niezależnie od tlenoterapii, heparyny, podawania leku przeciwwirusowego na wstępne remdesiviru, którym się toczy walka, czy działa, czy nie działa i tak dalej. Na pewno nie działa na pacjentów na OIC-ie, ale na tych etapach widzimy praktycznie, że działa i zmniejsza śmiertelność. Plus osocze. Trzeba jak najszybciej podawać. Te postawy są różne. Znamy wielu pacjentów i dzisiaj taką tutaj mieliśmy ofertę, że dzwoni ludzie, którzy wyszli subkliniczni, mają przeciwciała, jak mają oddać osocze, gdzieś zgłosić. Właśnie rano na odprawie z ludźmi, my tu w rozrzedzeniu tą prowadzimy odprawę, toczyłem. Co z tymi pacjentami, gdzie ich kierować. Więc postawy są różne. Zachęcamy naszych ozdrowieńców, żeby oddali krew. Nie każdy może, proszę panią, mają wielochorobowość, są w zaawansowanym wieku, prawda, jeśli przeżyją to wszystko. Ale część może jako takich i ci oddają. Mamy też braki osocza. Ale to nie jest tak, że jak pan osocze poda, to każdy cudownie zdrowieje. My wcale nie wiemy, czy są to przeciwciała neutralizujące, te, które mają opłaszczyć wirus, prawda. Część ma te przeciwciała, a część nie wytworzyła, wytworzyła inne przeciwciała. I to jest pewien problem, ale generalnie ten tlen remdesivir na początku i to osocze, to jest jakby standard normalnej, przyzwoitej opieki w tej chwili medycznej na początku u tych pacjentów. A potem oczywiście rozwijamy kolejne metody leczenia, łącznie z blokerami różnorodnych cytokin, ale to jest bardzo skomplikowane postępowanie na granicy OIT-u i potem koledzy z anestezjologii się włączają. I tu mamy w naszym ośrodku bardzo dobrą współpracę. Ma zostać przyjęta przez Sejm, panie profesorze, ustawa nazwana ustawą o dobrym Samarytaninie. Praktyki dla studentów przy chorych na COVID, pełnomocnicy ministra zdrowia na czele nieposłusznych szpitali oraz podwyżki dla personelu medycznego, który stanie do walki z epidemią. To niektóre z pomysłów, które pojawiły się w tym projekcie, donosi dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Jak pan ocenia pomysł przyjęcia tej ustawy i to, co w niej jest?
Wie pan, ja nie znam treści tej ustawy, ale z idei, z założeń, które pan czyta, oczywiście podpisuje się pod wszystkimi takimi działaniami, żeby zwiększyć podaż personelu zajmowania się tymi pacjentami. Ale panie redaktorze, nikt nie zastąpi podstawowej struktury lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych w opiece nad tymi pacjentami, a ich fizycznie nie ma. My możemy studentów zatrudniać, strażaków, jak słyszałem, bardzo klewalemna funkcja, policjantów, żołnierzy szkolić, ale nie zastąpi fachowego personelu medycznego, którego po prostu nie ma i nic nie zrobiono, żeby było go więcej. I to jest podstawowy problem. A ten personel się zmniejsza, on nie zwiększa się. Systematycznie się zmniejsza, bo ludzie się wykruszają, choćby dlatego, że się zakażają i są na kwarantannach, izolacjach, a potem się źle czują i nie bardzo wracają do pracy. Choć moi asystenci na przykład wrócili, ci zostali niestety zakażeni i wcale nie w pracy, tylko gdzieś na zewnątrz. Poza tym ci studenci będą się do czego nadawali? No przecież nie do opieki, nie leczenia ludzi. Rozumie pan, oni będą się zajmowali jakimiś sprawami, jeśli chodzi o lekarzy. Tak? No lekarzy jest coraz mniej. Mówi się często o tym, że mogliby to być lekarze na przykład z Ukrainy, ale przez te pół roku nie zrobiono nic, aby przyjąć procedury, które ułatwiają im nostryfikację dyplomu, tak aby mogli w Polsce wypełniać swoje zadania jako lekarze. I to też jest pół roku zmarnowanego. Pan się z tym zgadza? No panie redaktorze, to nie jest taka sprawa prosta. Oczywiście 4 miesiące, może nie pół roku, zmarnowaliśmy, słyszeliśmy do jakiejś walki z całą Europą dookoła, jakieś pryncypia mieliśmy, tu nie wiadomo kto, nikt nie zrozumie, walki polityków, wybory, no wszystko mieliśmy, walki z LGBT i tak dalej, i tak dalej. W ogóle tematy jakby uboczne w kontekście epidemii, w ogóle mało istotne dla społeczeństwa, dla jego przeżycia jako takiego. My jesteśmy, dla nas atrakcyjna praca to są Niemcy, Belgia, prawda, Francja, gdzie zdecydowanie więcej płacą i płacili. I to oczywiście był ubytek naszej kadry. Natomiast ze wschodu to my jesteśmy z kolei dla nich atrakcyjni. Ale to nie jest zupełnie tak, że można automatycznie nostryfikować dyplom koledze z Ukrainy, czy choćby świetnemu lekarzowi, czy z Białorusi, z Rosji, czy z innych krajów, tych troszeczkę biedniejszych jako takich. Dlatego, że oni nie mają, ja siedzę w takiej komisji, nie mają wszystkich przepisanych w Unii elementów szkolenia zawodowego, które by umożliwiały wykonywanie pracy na terenie Unii. A przypomnę, że jesteśmy unijnym. Być może oni mogą pracować jako pomoc lekarska na początku, dopóki nie uzupełnią tych danych, lub pomoc pielęgniarska. I to trzeba było zrobić. Oczywiście tak, się zgadzam. Proszę też pamiętać, zaraz tu będę skrytykowany, obrzucony, że terrorystów przyjmujemy. Ogromne liczby służby zdrowia siedzą w obozach Syrii, które wyemigrowały. To nie są tylko barbarzyńcy, którzy bomby podkładają. Tam jest bardzo wiele bardzo przyzwoitych muzułmanów i bardzo przyzwoitych chrześcijan, którzy uciekli, bo się boją rzezi. Też można było z tych wyciągnąć osoby, które by respektowały nasze prawo. I z wielu Syryjczyków bardzo dobry lekarzy w Polsce pracuje. Ich znam osobiście i to są świetni specjaliści. A tam w obozach tysiące pielęgniarek siedzą i czekają na jakąś propozycję. No można było o tym pomyśleć. Oczywiście my się jak zawsze zajmujemy nie tym, co trzeba. Panie profesorze, ponieważ dzisiaj no, w gruncie rzeczy ten Onet Rano taki dość smutny i mało optymistyczny, ma pan jakieś może, nie wiem, przesłanie albo podsumowanie na koniec, które wlałoby w nas wszystkich trochę optymizmu? Tak. Badania, jeśli chodzi na szczepionki, zbliżają się powoli ku końca. Niektórzy wstrzymują, niektórzy nie. Już mam oferty partycypowania w takich badaniach. Mieliśmy mieć wcześniej, ale już się pojawiły i to jest określone. To jest ogromny pozytyw jako takich. Minusem niestety jest brak leków takich skutecznych, jak stosujemy natomiast w grypie. I trzecia sprawa, która jest ważna. Powoli się zmniejsza grupa tych ludzi, tych nastawionych antyspołecznie, którzy kwestionują w ogóle obecność wirusa, COVID-u, choroby i tak dalej. Nie wiem, dlaczego na naszych oddziałach są sami duszący się pacjenci sini, a tu wychodzi grupka jakichś pajaców i demonstruje, że COVID-u nie ma i my oszukujemy. Jesteśmy na spisku firm farmaceutycznych i rządu. Rządu to może część jest, prawda, ale rząd jest wybrany no i funkcjonuje w każdym ministerstwo zupełnie przyzwoicie w tej chwili. Natomiast na spisku firm farmaceutycznych to już trzeba być naprawdę kompletnie zaburzoną osobowością. Skoro nie ma żadnego skutecznego leku, takiego ekstra leku, to na jakim spisku, na jakich firm farmaceutycznych można być. Ostatnio słyszałem, że część jest na pieniądze finansowanie przez pana Trumpa. No to wie pan, no komu to się w głowie coś takiego lęgnie? To trzeba absolutnie pomocy psychiatrycznej i psychologicznej.
I to był ten optymistyczny akcent. Ta liczba tych ludzi, którzy zakażają innych, się zmniejsza. Zdecydowanie. U mnie tacy leżą antykowidowcy. Teraz powiedzieli, że jak wyjdą, jak będą mieli sili, to będą z nimi walczyli nawet ulicach kamieniami. Już wyciszałem ich. Bóg da, że tak nie będzie. Ale ledwo przeżyli, szczerze mówiąc. Bardzo dziękuję. Profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Bardzo dziękuję państwu i dziękuję panu.